Cześć, z tej strony Pablito, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mamy jeszcze kwiecień przed przewinięciem, lecimy sobie dzisiaj z rozsiewaniem nawozu po kukurydzy i po soi, o ile dobrze pamiętam. 60 już jest uszykowana ładnie z rozsiewaczem, ale nim sobie ruszymy, to musimy sobie naszą 60 zatankować, bo już się żyd świecił. Dobra, wsiądziemy sobie. I podjedziemy sobie uzupełnić nawóz, bo mamy 40% niecałe. To będzie troszeczkę mało na te dwa pola. Tam już sobie ustawiłem zetora z nawozem stoi, także podjedziemy i raz sobie nasypiemy do pełna. Myślę, że na te pole kukurydzy jeden rozsiewacz powinien nam starczyć. Ale to sobie zobaczymy zaraz, jak to wszystko wyjdzie w praniu, nie? Dobra, tutaj sobie odsuwamy. Nie gaszę 60, dopiero tankowałem, także paliwo jest. Dobra, no, dwa worki mamy. Myślę, że coś tam wiem, że z jednego chyba już brałem. O, tutaj też już widzę, że się lekka rezerwa zaraz będzie. Ogólnie trzeba, muszę wszystkie traktory poogarniać, bo szóstka też już tam ma dosyć mocne zużycie. Zetor to już się prosi chyba cały sezon o naprawę, nic nie było przy nim robione. Także chyba po przewinięciu na maj, no co zarobimy sobie te pieniążki, to weźmiemy i przeznaczymy to na naprawę i 60 zatora. Jak starczy, to i 6. Mamy full. Co na razie odstawimy. Dobra. Bo w razie czego sobie może podjedziemy na pole nawet nim. Polecimy pierwsze chyba sobie z kukurydzą. I potem się przejdziemy na swoje. Czekaj, żebym wiedział mniej więcej, jak szeroko on bierze. Co trójką będziemy jeździć 15 na godzinę o obroty. Dobra, myślę, że coś takiego byśmy sobie trzymali. To będzie w sam raz. No, więc to ostatnio po odcinku tam sobie też troszeczkę poogarniałem sprzęty, poustawiłem tą talerzówkę już, umyłem ją, bo generalnie jeśli chodzi o uprawy wszystkie, no to już w tym sezonie mamy z głowy. Nie będziemy już nic uprawiać. To sobie to wszystko pomyłem, pochowałem, sadarkę odstawiłem też już pod wiatę. Nawiozłem sobie też troszeczkę tą drugą dawkę tu na ten owiec, co był niedosiany, co było te pole poszerzane. Także ten owiec też mamy ogarnięte. Na tym kwietniu została nam tak naprawdę łąka do skoszenia. Zrobimy sobie z tej łąki siano elegancko i przewiniemy na maj. A co będzie w maju? W maju na pewno będzie do zrobienia opryski będą. Myślę, że też to zrobię normalnie na odcinku, bo tak naprawdę chyba już dawno nie było na kanale odcinka z oprysków. Także zrobimy sobie to normalnie na odcinku. Te chwasty wybiją właśnie tutaj na tym polu i na tym polu obok, co będziemy zaraz też rozsiewać nawóz. A co dzisiaj dalej? Jak rozsiejemy ten nawóz, w planach mam zacząć się właśnie ogarniać łąkę, że sobie może chociaż obkosimy rotacyjną dookoła. Zaczniemy już pomału
te siano kosy pierwsze w tym sezonie. I będziemy lecieć dalej. Myślę, że ten maj i czerwiec tam pójdzie szybko, bo tam za dużo roboty nie będzie, bo nie mamy ani jęczmienia na czerwiec. To było dosiane, to będziemy tutaj dwa razy siać. Nie mamy ani jęczmienia na czerwiec, dopiero będzie w lipcu rzepak. Także no nie będzie jakoś dużo roboty. Oczywiście jak skosimy łąkę, no to nawieziemy sobie od razu gnojowicą, bo mamy już tak naprawdę pól u krów. O, właśnie w maju pewnie coś tam będziemy musieli sobie krowy dokarmić. Bo w tej chwili patrzyłem, to mają trochę większe pół już koryt zasypane, więc myślę, że jeśli chcielibyśmy to przeciągnąć do maja, no to w maju już będziemy musieli to zrobić, żeby nie głodowały nasze mućki. No właśnie z ciekawości miałem zobaczyć, czy nam to sięgnie, czy nie. Nie było chyba. Z ciekawości miałem jeszcze zobaczyć, jak tam z tą dojrzałością płciową tych naszych muciek. Czy trochę więcej tego mleka będzie teraz wlatywać, czy jeszcze nie. Dobra, nie będę nawet tam jechał na te pole, tylko skoczymy sobie zaraz na gospodarkę, uzupełnimy ten nawóz, zasypiemy znowu rozsiewacz do pełna i wtedy przejedziemy sobie na tą soję. Okej. Dobra, to sobie już odstawimy ten zaraz z tego Big Baga powrotem, bo już raczej nie będziemy uzupełniać. Że wsadzimy sobie go zaraz do hali. Dobra, na razie tu zatorkę zostawię. Okej, możemy lecieć sobie już na pole, mamy uzupełnione, także spokojnie. Tutaj jest mniejsze to pole soi, także myślę, że na 3 razy przejedziemy i będzie zrobiona. Jest ładnie tutaj nam wybił, było poorane, także zero chwastów. Sobie wyjdziemy do trójeczki, zadokujemy i ogień leci. Dzisiaj postaram się troszeczkę więcej jeździć w kabinie. Nie tak cały czas, jak widziałem na swoich odcinkach, oglądałem, to brakowało trochę. Brakowało tej kamery ze środka. Większość, no, co miałem, to zazwyczaj było z zewnątrz. No ale nieraz, jak tak troszeczkę dokładniej jeździć, bo nie chcę robić za bardzo omijaków,
No to wiadomo, łatwiej jest z tej kamery zewnętrznej. No jak już niedługo, znaczy niedługo, mam nadzieję, że niedługo, będzie jakiś sprzęt z GPS-em czy coś takiego, no to wiadomo, sobie GPS-a ustawisz i sobie możesz potem się oglądać wszystko i wiesz, że nie będziesz robić tego mijaka, nie? Ale póki mamy co, mamy sprzęt jaki mamy, no to niestety na razie musimy jeździć tak jak jeździmy. Dobra, musiałem tym poprzeć, jeśli ktoś nie łapie, a on już chyba jest zrobiony. Na dwa razy. Tutaj mówiłem na trzy razy, to naprawdę ten trzeci raz to jest tylko taki kawałek. I pole ogarnięte. Może fajnie, fajnie, bo 10 minut odcinka i będzie po nawożeniu. Czekaj, zrobimy sobie może jakieś zdjęcie. Fajne, żeby było na miniaturkę. Potniemy sobie. Włączymy sobie szybciutko HUD-y, żeby to ładnie wyszło. Ok. Nie będę tracił już czasu. Idziemy dalej. Dobra, to co? Sprawdzę jeszcze, czy nigdzie nie zrobiłem omijaków. I jeśli nie, to lecimy po naszą rotacyjną. No tu kawałeczek, to sobie zaraz przyciągniemy jeszcze i tak jest wszystko ok. Ładnie na wyzionowa. Na dwa razy, także elegancko. Miałem teraz niestety krótką przerwę między ostatnim odcinkiem a tym, który będzie wydany prawdopodobnie w czwartek wieczorem albo w piątek rano. No bo mamy prawie 22, no jak nagrywam to, no to jak puszczę, to albo wyjdzie w nocy, albo po prostu zapanuję na piątek rano, jeszcze się zastanowię, bo pracuję nad intrem. Tutaj dziękuję za komentarze, za podpowiedzi. Zgadzam się oczywiście z tymi komentarzami. Miałem komentarz, że żeby zmienić to swoje intro na wstępie na takie krótkie zrywki właśnie z filmików, żeby zrobić. I jestem w trakcie tego ułatwienia, także troszeczkę mi to czasu pochłonęło. Ale już myślę, żeby teraz wrócić do normalności i chociaż co te dwa dni nagrywać filmik na kanał. Dobra, gdzie jest to nasza rotacyjna? Teraz tak patrzę. Czy gdzie ja ją zostawiłem ostatnio? Ach, tu Korosiewa Czes. Stałem koło niego, a koty kosiarki, a szukam. Jest taka fajna koziarka, w sensie fajna, no szersza troszeczkę, myślę, żeby ułatwiła trochę nam te koszenie. Akurat teraz w promocji, no ale nie mam żadnego ciągnika z tuzem. Jest 2-4 metra, także nie jest jakaś droga, no bo 30 tysięcy. My w tej chwili mamy, żeby wam pokazać zaraz, kosiarkę 1,7, tak, 1,7 metra, no to no troszeczkę by było to szerzej i szybciej. No ale nic niestety nie zrobimy. Najpierw musimy ogarnąć sobie jakiś traktor.
tuzem pod takie właśnie maszyny. No ale na spokojnie się dorobimy. Nie ma co od razu wszystkiego. Nie można mieć wszystkiego od razu, bo to by było po prostu nudne. Nikt tego by nie chciał oglądać, mi się by nie chciało grać. Tak jak jednak jest to, że się dorabiamy czegoś, robimy to pomału, staramy się, no to, to jest troszeczkę inaczej, nie? Dobra, to sobie zaczniemy. Zobaczmy trójką. No, powiem te 12 na godzinę iść. Też ostatnio trochę kombinowałem z ustawieniem mikrofonu. Mam nadzieję, że teraz będziemy troszeczkę lepiej słychać. Nie będziemy tak przycinać końcówek. Nie z opóźnieniem podniesie głos. Bo ostatnio tak troszeczkę mnie podenerwowało, że ten, ta moja mowa, ten mój głos był na tych nagraniach, na tych filmach tak trochę nierealna. Myślę, że doszedłem, dlaczego tak się działo, więc miejmy nadzieję, że w tym odcinku będzie lepiej. Może nie w 100% ja bym chciał, bo jeszcze chcę wygłuszyć ten swój pokój, żeby nie było jako takiego echa. No ale to też niestety no, pociąga jakieś tam fundusze za sobą, dlatego stopniowo, pomału coś tam sobie modernizuje. Pierwszy raz sobie objadę tak, żeby tak jak właśnie wam mówiłem, żeby mniej więcej równo sobie objechać. A potem sobie będziemy najwyżej jeździć w środku. Całego nie będę raczej kosił na odcinku, no bo to by było też za nudne. Tak naprawdę nic nie będzie działo, będziemy sobie jeździć w kółko. I zobaczymy, czy będę nagrywał odcinek z przetrząsania i zgrabiania. Czy dopiero zrobimy sobie na przykład odcinek z presowania i złożenia belek, siana. To może przetrząsanie i zgrabianie zrobimy sobie na live'ie. W sumie dawno nie było. Dobiliśmy do 50 subskrypcji na kanale, także no jest to dla mnie taki mały próg, kolejny zdobyty. I myślę, że pomału będziemy rosnąć w siłę. Nie będę się poddawał. Cały czas widzę ten progres, że jednak ludzie mnie oglądają. Piszą do mnie też prywatne wiadomości, kiedy odcinek, kiedy następny. Także no, daje mi to takiego kopa motywację do dalszego działania. Więc może zrobimy sobie to na live, może już teraz będzie też troszeczkę więcej osób na tym live. Dlatego zachęcam was do polubienia oczywiście filmiku, jak wam się podobał, do subskrypcji kanału. Żebyście byli na bieżąco, najlepiej zostawcie sobie dzwoneczek, wtedy jak odpalę live'a, będziecie od razu wiedzieć o tym i będziemy mogli sobie na żywo pogadać, podpowiadać na wasze pytania. Gdy będziecie mogli mi coś podpowiedzieć, bo to też ja na to liczę. Jestem tak naprawdę no, początkującym youtuberem, że tak powiem. Nagrywam od naprawdę niedawna. Więc szanuję każde podpowiedzi, każde uwagi naprawdę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania i sugestie, to naprawdę zachęcam do komentowania. A takie live'y są właśnie fajne, no bo na bieżąco możemy sobie coś tam wytłumaczyć, skorygować, wyjaśnić. Dlatego serdecznie zapraszam. No i zdziałamy sobie dalej.
Ciekawy jestem, ile tych belek siana tu będzie z tego pola. Tak myślę, że jak się weźmiemy za tą nową oborę w przyszłym sezonie, to te pole sobie przerobimy normalnie na orne, a łąki poszukamy gdzie indziej. Cały czas mi chodzi po głowie te pole tutaj za nami. 55 bodajże. One by fajnie trochę nawet pasowały na łąkę, bo jest okrągłe. Więc się mogli sobie fajnie w kółko jeździć. Ale to wszystko się okaże, jak będziemy stać z funduszami, bo nie ma też co za bardzo na razie szaleć z tymi polami. No bo tą 60-tką, tym zatorkiem, no będzie ciężko to poobrabiać jakokolwiek, w sensie, żeby to szło dosyć sprawnie. I tak w tej chwili myślę, że mamy dość dobry areał. Trochę muszę troszeczkę te pola tu poprzerabiać, poszerzać, poobcinać drzewa, żeby też tak trochę te gałęzie nie wchodziły w te szyby, w te kabiny. Więc chciałbym też trochę się skupić na jakichś zakupach, no żeby też troszeczkę na tym kanale coś się działo, bo brakuje takiej świeżości, jakiejś nowości, nowych zakupów, coś, jakiejś modernizacji. Wiadomo, teraz pierwszeństwo ma postawienie tego silosu na kieszonkę. No ale później już bym chciał coś właśnie sobie, albo jakiś ciągnik zmienić. Chociaż tak jak mówiłem, myślę, że 60-tka zostanie z nami tu na bardzo, bardzo, bardzo długo. W sumie Zetora też bym chciał zostawić na jeszcze chwilę, no bo ma tego tura. Dopóki pewnie się nie dorobimy ładowarki jakiejkolwiek, no to ten Zetor też tutaj jest nam potrzebny. Także myślę, że jak już, to przyjdzie pewnie czas na nowy ciągnik, ten taki jest jeden z największych. Może nie tyle mocniejszy, ale co nowszy. Może już właśnie jakiś z przednim pluzem, coś takiego, nie? Mam na oku jeden nabytek, jeden ciągnik, ale nie chcę za bardzo też zdradzać wam, co, jak. Żeby była to trochę niespodzianka, ale na razie nie ma co planować, są inne wydatki. A może nóż widelec się przydarzy w jakiejś promocji, coś takiego. Może jakieś używane od sąsiada, coś tam odkupimy, nie? No by miała być inna łąka, jakaś nowsza, no to już musi być większa kosiarka, no bo tu rotacyjny 1,70 m, to się zajedziemy. Tak naprawdę już 15 minut kosimy łąkę, no i zobaczcie, dopiero objechaliśmy na naprawdę 4 razy w koło. No i tego pola jeszcze też sporo tutaj mamy, nie? Także myślę, że jeszcze sobie 3 minutki pokosimy i nie będę przedłużał, bo nie ma sensu was zanudzać. Ja sobie chyba to tak zostawię, nie będę nic już grzebać i po prostu zobaczę, jeśli będę miał czas jutro, czyli w piątek, około godziny tamtej 20. No to może odpalę faktycznie tego live'a i wtedy sobie podzielamy z tą łąką na live'ie. Pokosimy, pozgrabiamy. A najwyżej i pogadamy, jeśli wbijecie, a najwyżej popresujemy i pozwolimy sobie na kolejnym odcinku. Dobra, to nic. Będziemy kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę.
piszcie w komentarzach, czy coś zmienić, czy wam się podoba. I do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, dzięki, na razie, hej.